Ostatnio jest dużo bardzo kontrowersji wokół emerytury gwiazd, że ona jest za niska, gwiazdy często narzekają. Co pani sądzi na ten temat? Nawet moje nazwisko zmieniane nawet wśród tych, co narzekają. Pani, grzechem było powiedzieć, że się narzeka, jeżeli się ciągle pracuje i się dobrze zarabia. A ubolewam nie tylko nad emerytorami wykonawców estradowych, ale wszelkimi niskimi emeryturami obywateli naszego kraju. Więc życzę wszystkim, żeby mieli wyższe emerytury. Ja nie narzekam, bo nie żyję z emerytury, no, dzięki Bogu. No, ale są tacy, którzy żyją i wszystkim życzę, żeby te sumy były godniejsze. No właśnie, pani w wielu wywiadach wspominała, że pani nie jest po drodze z taką standardową emeryturą. Jaki pani ma plan na ten czas? Wie pani, ja to już właśnie w wieku emerytalnym jestem od dawna, ale dzięki Bogu tej emerytury jakoś nie widzę. Tak, rozglądam się, a tu w kalendarzyku październik zajęty, listopad zajęty, styczeń zajęty, wrzesień 24 zajęty, więc troszkę oddala się ta wizja tej emerytury takiej, że to nie ma zajętości, trzeba szukać jakiejś pasji. No tak się szczęśliwie składa, że życie zawodowe mi wypełnia to moje życie, oprócz normalnego życia osobistego, towarzyskiego, rodzinnego i tak dalej. Wiadomo. To proszę zdradzić, gdzie panią zobaczymy, jakie najbliższe plany? Najbliższe plany? Skończyć remont. A cały grafik koncertów, mam go co prawda w głowie, ale jest późno, nie słyszę. Jest na mojej stronie mailowej i dowolnie, już bardzo proszę spojrzeć. Jest taka, jakieś tam fanki doprowadzą, agencja, z którą pracujemy od lat też. Jest tego trochę, więc dla chętnych zapraszam. Na pewno będziemy się dzisiaj.